Witam, kochani. Dzisiaj jest tak piękny dzień. Słoneczko zagląda od rana przez okna. Siedzę, patrzę. Jest mi tak dobrze. Radośnie, lekko. Nic więcej nie potrzeba. Mogę tak siedzieć ze sobą i cieszyć się tym, że jestem, że widzę to wszystko wokół, piękne drzewa, czuję radość. Kocham otwartość. Moje serce bardzo się cieszy, kiedy osoby budzą się i również zaczynają czuć otwartość na samych siebie. Czasami może trzeba użyć mocniejszych słów, aby dotarły, aby pozwoliły obudzić się komuś z letargu. Ale najpiękniejsze jest to, kiedy taka cudowna dusza zaczyna promieniować, zaczyna robić się świadoma, otwarta. Kocham otwartość, szczerość, autentyczność. Dziękuję Bogu, dziękuję sobie, że kiedyś pozwoliłam sobie na to właśnie, aby otworzyć te wrota do własnego serca, abym mogła teraz cieszyć się całym tym wnętrzem boskim, pięknym. Nie chcę, aby moje słowa tutaj były jakieś górnolotne, ale nie da się ująć tego inaczej. Jak właśnie w ten sposób, że jest to cudowne, boskie, czyste wnętrze, które jest pokazane, w którym mogę być, w którym przebywam stale. Wydawać by się mogło, że jak to, przecież tego fizycznie nie widać, ale jest to właśnie tak realne, tak prawdziwe i rzeczywiste, że to, co na zewnątrz, zupełnie nie ma porównania z tym, co zawiera nasze czyste, boskie wnętrze. Otwartość jest cudowna, ponieważ mamy okazję, szansę przywitać się z sobą prawdziwym, zacząć rozpoznawać to prawdziwe oblicze Boga w nas. Jest to zupełnie inna energia niż ta, w której dotychczas żyliśmy. Kiedy sobie już dajemy prawo do takich doświadczeń, przeżyć, wszystko się odmienia. To, co było do tej pory, wydawało nam się takie prawdziwe, staje się tylko takim ułamkiem tego, czym, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy zatapiam się w miłość, którą mocno odczuwam właśnie w swoim wnętrzu, która promieniuje na zewnątrz, jest jej nadmiar. To jest piękne, że dzięki otwartości to wszystko zaczyna ożywać. Jest to cudem, którego mogę doświadczać, cieszyć się tym, radować. Wówczas zaczynam czuć tą miłość, radość w całej sobie. Moje oczy
iskrzą, po prostu. Radością. Wystarczy, kiedy spojrzę w lustro i widzę siebie prawdziwą. Czuję, jakie jest to cudowne. Wystarczy się w to zatopić, być w tym i już nic innego się nie chce. Ale jesteśmy na ziemi. Ważne, aby połączyć to wszystko razem ze sobą, aby stąpać po tej ziemi mocno, realnie, a jednocześnie rozróżniać to, co prawdziwe, co rzeczywiste, pogłębiać, stale pogłębiać tą świadomość boskiego istnienia w nas, odnajdywać, odszukiwać, pielęgnować. Bo kiedy się spotka już samą siebie, kiedy się połączymy z tą boską istotą w nas, dopiero to życie tu na ziemi nabiera sensu. Dopiero jest odczuwalne i staje się realne. Czasami słowa nie wystarczą. To, co mówię, jest doświadczane w tej chwili przeze mnie. Nie każdy to odczuje, zrozumie. Niemniej wiem, jak dobrze jest mi w takim stanie, kiedy łączę się w jedności, jestem świadoma boskiego istnienia, które nigdy się nie zmienia, jest taką stałą, nieograniczoną, cudowną miłością, na którą nie ma wpływu nic, co na zewnątrz. Cieszę się tylko tym, teraz, co widzę w sobie, ponieważ zmienia to wszystko, co jest właśnie na zewnątrz, co wcześniej widziałam zupełnie w innym pryzmacie. Ten obraz był kompletnie zamazany, ponieważ nie patrzyłam oczyma Boga, lecz moje ego nadawało wyobrażenia, oceny. I mnóstwo myśli, które zaburzały całą prawdę, która jest we mnie, która zawsze była i będzie. Prawdę o mnie, o całym istnieniu. Jak zwykle mówię w tej chwili bardzo spontanicznie, po prostu włączam nagrywanie, ponieważ czuję taki impuls i zawsze płynie to, co w danej chwili ma się zadziać, ma wyjść na zewnątrz. Poddaję się temu, ponieważ od pewnego czasu mam taką potrzebę, aby dzielić się. A przede wszystkim nagrywam to dla samej siebie, gdyż kiedy odsłuchuję własne nagrania, dzieją się zawsze jeszcze głębsze, piękne procesy we mnie. Jest to jedynie inspiracja dla kogoś, kto
też to czuję, komu jest to bliskie. Dlatego cieszę się tym dniem, cieszę się sobą. Ta radość jest taka nieograniczona, taka wszechmocna. Czuję jej przepływ z góry na dół, z dołu do góry. To się cały czas dzieje, to jest taka piękna wymiana, takie zasilanie również mojego ciała fizycznego, które w tej chwili już jest takim pięknym narzędziem i służy mi bardzo dobrze, za co mu dziękuję. Ponieważ warto wykorzystać to ciało w dobrych celach. Dostaliśmy je po to, aby tutaj realizować siebie, swoją boską tożsamość, aby do niej docierać jeszcze głębiej, poszerzać samoświadomość. Nie chodzi tu o teorię, lecz chodzi o praktykę, czyli o doświadczanie. Chodzi o taką medytację, która dzieje się cały czas, która pozwala nam odkrywać jeszcze bardziej nas samych dla siebie. Nie jest to egoizm. Nie jest to wycofanie się z życia. Wręcz odwrotnie. Bo to życie nabiera dopiero blasku, sensu. Powtarzam to w swoich filmach, ponieważ tak jest. A ponieważ dzieje się to cały czas i to się nigdy nie kończy, nie ucieka, tylko od nas zależy, czy przebywamy nadal w tych pięknych energiach i co z tym zrobimy dalej. Czy znów zatracimy się w świecie zewnętrznym? Bo mamy jeszcze zwątpienia? Czy też poddamy się prowadzeniu Boga, który z tak ogromną radością przyjmuje nas do swojego serca, którym możemy się wypełniać, ile chcemy czerpać najpiękniejsze energie, bo tylko takie Bóg posiada. Dlatego dobrze jest już w tym być, pielęgnować to w sobie jak kwiat. Bo jeśli ten kwiat jest piękny, coraz piękniejszy, to on również wyda nasiona piękne, cudowne, zdrowe, mocne. Kiedy oddajemy się całkowicie Bogu, wtedy automatycznie znikają lęki, niepewność. Wszystko to, co pochodziło z naszego umysłu, jest natychmiast wyczyszczone. Teraz właśnie doświadczam tego, że już nie muszę wchodzić i rozpoznawać, co tam jeszcze ten umysł próbował mi manipulować. Ponieważ kiedy płynę w drugą stronę, ku Bogu, łączę się z Bogiem, poddaję się całkowicie miłości,
Wszystko zostaje usunięte? Automatycznie. Teraz tak mam, ponieważ długie lata wcześniej jednak rozpoznawałam, pracowałam nad tym wszystkim, aby dojść do tego punktu, w którym teraz ta jedność staje się rzeczywistością. Ale jak to wyrazić w słowach prostych? Jak o tym mówić, kiedy tak naprawdę jest to tylko głębokie doświadczenie, albo aż? Którego nie da się opisać. Kiedy człowiek jest tym wypełniony, to brak mu tchu. Chce się tylko tym zasilać, oddychać. Chce, aby to płynęło cały czas w górę, w dół. Z dołu w górę. I uwalniam na zewnątrz zawsze nadmiar. Nadmiar tej pięknej miłości, czystej, bezinteresownej, takiej hojnej. Tu się nie trzeba już martwić w tym miejscu, że może zabraknąć tej miłości. Ona jest niewyczerpywalna. Pozostaje tylko wdzięczność i stale dziękowanie Bogu. Że to czyni. Że dostałam tyle wsparcia, tyle pomocy, aby sobie to dać, aby to przeżywać, tego doświadczyć, aby poczuć tę pełnię, którą jestem, którą każdy z nas jest. Dlatego warto pracować, oczyszczać się, dochodzić do siebie samego. Nie trzeba nic szukać. Nigdzie. A tym bardziej daleko. Ponieważ to wszystko jest tu. Wszystko jest we mnie, w moim sercu. Światło, które spływa wciąż na mnie i na każdego z nas, jeśli dopuszczamy, jesteśmy na to otwarci. To jest to ciepło, to jest ta przyjaźń, ta miłość, to jest wszystko, czego szukaliśmy, myśleliśmy, że nam brakuje. Naprawdę niczego nie brakuje, kiedy jesteśmy w źródle, kiedy zatapiamy się w nim, poddajemy się prowadzeniu. Bóg jest najcudowniejszym nauczycielem, przewodnikiem. Bóg nas tak bardzo kocha i cieszy się, kiedy jesteśmy z Nim, w Nim, On w nas. Następuje cudowna wymiana. Wtedy tak naprawdę już nie potrzeba słów. Cudowna medytacja. Życzę cudownego dnia, kochani. Ja sobie pobędę jeszcze w tym pięknym stanie. Myślę, że długo, długo. Życzę każdemu, aby też otwierał się, pokochał własną otwartość, pokochał siebie takim, jakim jest. Bo kiedy odda się Bogu, wszystkie procesy, wszystkie zmiany będą następowały same.
Na pewno przyjdą inspiracje, które pomogą na większą świadomość tego wszystkiego, na rozróżnianie, na uwalnianie wszelkich blokad. A wówczas już tylko się płynie, płynie tej cudownej miłości. Najlepszego dla każdego. Do usłyszenia. A jeszcze raz wracam do nagrywania. Chociaż nie wiem, czy to ma sens. Poczułam ogromne wzruszenie. Przed chwilą wyzwolił się płacz, ponieważ na koniec mówiłam, że chciałam pobyć w tym, w tej miłości. Stwierdziłam, że nie ma nic, nie ma żadnego tego. Nie ma mnie. Poczułam pustkę, która jest czymś wspaniałym. Czuję, że jest to cudowne. Nie ma nikogo. A jednak jestem. Jest miłość. Jest tylko miłość. Nie ma nic więcej. To nie jest przerażające, to jest cudowne. Po prostu nie ma nic. Jest miłość. Jest miłość. Tylko miłość. Kochani, bądźcie zdrowi. Nie wiem, czemu włączyłam ten mikrofon. Bo jego też nie ma. Nie ma nic. Po prostu nie ma nic. Nigdy nie było. Nigdy nic nie było. Naszych wyobrażeń, sennych marzeń, iluzji, złudzeń. Oj, to jest piękne. To jest cudowne. Nawet nie muszę być wolna, bo nie ma wolności. Nie ma nic, kochani, nie ma nic. Nie ma nic. Bardzo się cieszę, że nie ma nic. Miłość. Sama sobie żyje i ma się dobrze. Pozdrawiam was. Być może jeszcze do usłyszenia. Pa. Połączyłam tu dwa nagrania, ponieważ odbyły się tego samego dnia,
Tylko to drugie, nieco później, kiedy byłam w głębokiej medytacji, wiem, że dla niektórych może być to niezrozumiałe, o czym mówię. Dla mnie to było bardzo piękne przeżycie, zjednoczenie z boskim źródłem, sobie, z moim prawdziwym istnieniem, które tak właśnie odczułam i przekazałam, jak potrafiłam. Akceptuję wszystko, najlepsze, co się wydarza teraz w moim życiu. Dziękuję Bogu za te wszystkie procesy, doświadczenia, za wciąż poszerzającą się świadomość. Jeszcze raz pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.